serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii z Mirosławem Langradem, który podbija miłowo. Tak, moi drodzy, Mirosław właśnie jest w pracy, zaraz z niej wróci, ponieważ sobie pograłam jeden dzień w sumie. I właśnie udało mi się znaleźć karierę jako przedsiębiorca, więc jest spoko. Cieszę się bardzo, że to szybko nastąpiło, ponieważ kończą nam się hajsy, a bo zapłaciliśmy ostatnio rachunki. A z tego co wiem, to czeka nas jeszcze czynsz i właśnie, a propos tej pani Amandy Nuss, ostatnio nam tutaj coś się wydarzyło właśnie z nią, to nasza sąsiadka. Ja nie wiem, czy ona ma kogoś, ale tak wzdychała do tego Mirka, że już nie mogłam się oprzeć, więc tak, mamy z nią mały romans. Zaraz zobaczymy też, no o proszę bardzo, aż trzy piorunki. Musimy sprawdzić, czy ona ma męża, bo wiecie, to byłaby... No a tutaj jest nasza Carmen, a propos, to ona właśnie przeszła małą przemianę. Przebrałam ją, zmieniłam jej fryzurę, żeby... no wiecie, też troszkę się zmieniła, no bo włosy jej trochę urosły i w ogóle ciągle chodziła w tym samym, więc ją przebrałam. Pościągnęłam też nowe parcele do miasta, więc będę mieć, o jest awans, tak jest awans, bo wiecie, jak on na studiach był, dzięki temu miał już od razu szósty level w karierze, więc fajnie. A że miał tutaj ładnie powbijane, to właśnie dostaliśmy awans. A na przyjaciół też narzekać Mirosław nie może, no wiecie, to jego miłości. Co my tu mamy? Mirosław awansuje na stanowisko wicedyrektor. Gabinet wrogu należy do ciebie, otrzymujesz kolejną podwyżkę. Jednak na tym poziomie rywalizacja jest bardziej zacięta, udoskonalaj swoje umiejętności i zdobywaj jak najwięcej przyjaciół. Nigdy nie wiadomo, kiedy mogą okazać się potrzebni. Mirosław pracuje teraz od 8 do 16 i zaczyna od zaraz. Zarabiamy 1155 i dostajemy podwyżkę, także jest zaczepiście. Mirek, o Jezus, jak ty się dobrze czujesz? Bo ja ogólnie na dzisiaj miałam taki plan, że pojedziemy odwiedzić nasze przedsiębiorstwo. Bo jak wiecie, lub może nie wiecie, Mirosław ma przedsiębiorstwo. Nawet nie wiem, czy jedno, czy dwa. No i tak, mogłabym iść na łatwiznę i je sprzedać od razu i mieć hajs. Ale ja stwierdziłam, że chciałabym je troszkę rozwinąć jednak. O, Mirek właśnie wrócił tutaj. Zobaczcie. Wypasiony samochód ma, a jednak chce kupić kolejny. Taki z niego cwaniak. Dlatego myślę, ja bym go tylko może przebrał. Albo nie, niech się nie przebiera, niech jedzie tak. Jedzie gdzie chcesz. I jedziemy, kochani, do tego przedsiębiorstwa. Także widzimy się już na miejscu. Ono jest chyba w lazurowej promenadzie. Tak, mamy klub Piekiełko. I mamy super centrum elektroniczne, czyli mamy dwa przedsiębiorstwa. No dobra, jedziemy najpierw do Piekiełko, zobaczymy jak to tam wygląda w ogóle i no, widzimy się na miejscu. Dobra, moi drodzy, nasz klub, jak widzę, prezentuje się tak dość obskurnie, ja bym to powiedziała, niezbyt zachęcający, tak szczerze powiem. Ale wiecie co mi się podoba, że ja nigdy nie miałam klubu w The Simstwa, takiego własnego, prywatnego do prowadzenia. I strasznie mi to odpowiada, bo wiecie, że miałam serię Własny Biznes i tam zrobiłam restaurację, sklep, cukiernię, galerię z obrazami i sklep z zabawkami, tam to już było, to już powiedziałam, że miałam sklep, restaurację, to już też mówiłam? Już nie pamiętam, co ja tam jeszcze miałam. W każdym razie możecie sobie zajrzeć i zobaczyć, tam było 5 sezonów, bo maksowałam pragnienie, żeby mieć 5 biznesów. No i cieszę się bardzo, że Mirek ma tutaj jakiś klub, a nie znowu jakąś restaurację czy nie wiadomo co. W ogóle, co my tu mamy? No, nie podoba mi się to wnętrze w ogóle. Mi się ogólnie większość wnętrz w tych Simsach nie podoba. O, ustalmy cenę. Nie wiem, czy to jest w ogóle cały czas otwarte, czy co. Potrzebujemy tutaj kierownika. Zatrudniałam kogoś? Uczciwa i uczciwa. Barman i kierownik. Mam kierowniczkę. Cena tego artykułu 12, dajmy 15. To jest nasz pracownik, matko, jak on wygląda. Boi się Boga, on jest barmanem, okej. I mamy kierowniczkę, tą laskę. To ona? Przywitaj, no dobra, przywitaj. Powitaj tą Baśkę. Co my tu w ogóle możemy robić? Ja nigdy nie prowadziłam klubu. Powitaj. Dajmy sobie ich wszystkich. Oj. Ścinki tutaj małe są. Boję się, że mnie wywali z tej parceli, bo na publicznej parceli czasem się to zdarza nadal. Przywitaj. Patrzcie, Mirosław tutaj sobie chodzi i wita wszystkich, nie? A czy ja tutaj mam coś w ogóle robić jako właściciel? Nie widzę takiej opcji. Oni po prostu sobie tu przychodzą i się bawią, tak? No to co, moi drodzy, zbieramy na remont tego.
Ale przepraszam bardzo, ja się pytam, gdzie jest moja kierowniczka? Sprzątnij. Gdzie ty jesteś? To ty? A czemu cię nie mam zaznaczonej? Halo, Balbina? Stójże tu. Czemu nie mam nad nią tego punkcika? Zarządzanie? Uczciwą pensję masz. Dymisjonuj, go się na przerwę, zaleź. Nie no, dobrze. No na razie nie będę im wybierać ubrań. Niech sobie tutaj chodzą tak jak są. Przestań naprawiać sklep, nie ma. Rób wszystko co trzeba. Inna Mirosa sobie rozmawia z jakąś babką. No dobra. No jestem ciekawa w ogóle, jak sobie ten klub... Nie mogę się właściwie doczekać, aż sobie ten klub przerobię po swojemu. Tak. No i w sumie to musimy tutaj siedzieć, żeby chyba coś zarabiać. Jak to w ogóle wszystko działa? Czy tutaj za godzinę mi wpada jakaś kasa, czy jak? Ja nie wiem, naprawdę. Co ty chcesz? Kupić parcelę publiczną znowu? O, patrzcie, mamy 3 punkty. Chodźmy sobie znaczącą reputację. O, jesteśmy na minusie. Niezbyt fajnie. Ale czemu tutaj hajs nie wpada? O, wpada jakiś hajs, plus 16. Ale to chyba im... Dobra, nie wiem. Minus 204. No, plus 16, minus 204, ja powiem szczerze, że to nie jest dla mnie zbyt opłacalne. A, właśnie, chodź na chwilę. Kod poszukiwania skarbu. Trzeba to zrobić. Myślę, że... Będziemy zaraz się zmywać do tego drugiego biznesu. Tam mamy sprzęt elektroniczny i zobaczymy, jak tam nam idzie. A jak to kliknę? Aha, to ja mogę tu stać i po prostu pobierać tam opłatę, czy jak? Bo ja nie kumam tego. Jeśli zna się ktoś na prowadzeniu klubu, to dajcie znać. Tak sobie myślę, że można robić tak, że na przykład od, nie wiem, 8 do 16, jak on ma wolne, być w tym sklepie elektronicznym, a od na przykład 18 do 2 w nocy, czy tam do którejś, otwierać klub. Myślę, że to jest całkiem niezły pomysł. Co tam znalazłeś? Kamień. Świetnie. Aha, bo ja nie usta... Aha, dobra. Czekajcie. Ignacy to jest? I to jest Balbina. Do wejścia chyba nie. Nie, oni są jako pracownicy. O, a ci tutaj teraz dopiero przyszli. I teraz będę mogła ich tutaj męczyć. To jeszcze ich pomęczmy chwilę i idę zobaczyć tyły sklepu elektronicznego. I wracamy na hajs. O, widzisz? Mirek, rozwijasz się. Jesteś przedsiębiorcą, więc to dla ciebie jest kreska. Proszę, jak kupuję? Jak świeże bułeczki. Tak jest. I teraz dopiero zarabiamy. Nie idź rzucać piłki. Dobra, moi drodzy, przykro mi, ale ja jadę dalej. Czyli widzimy się na miejscu. No i jesteśmy, kochani, w kolejnym brzydkim miejscu, leżącym do Mirka, jej. Kasjerka, kierownik. O, ja tu niby mam pracowników, więc się dziwię, bo nie mogłam w ogóle ten do nich zadzwonić, żeby sprawdzić, jak się ma przedsiębiorstwo. Bez sens. No i tak się prezentuje, moi drodzy, nasz sklep elektroniczny. Ja nie wiem, czemu tu są te biurka, krzesła, jak to jest elektronika sama, ale okej. Jest skromnie i brzydko. Nie będziemy go otwierać, bo... No bo nie ma takiej potrzeby otwierać sklepu 21. Tylko chciałam wam pokazać, jak on wygląda. I z zewnątrz też tak mi... Nic ciekawego. Ale i tak lepiej wygląda niż tamten klub. Mirek jeszcze nawet nie wysiadł z gości. I my się wracamy do domu, bo on jutro jedzie do pracy znowu. Tak? Tak. Więc no. Ty. Halo? Ja chcę jechać do domu. Czemu nie mogę tyknąć? No. Idź do domu. Jedziemy do domu, a zajmiemy się przedsiębiorstwami, gdy... będziemy mieli dzień wolny. A musimy jeszcze wbić logikę o rany. Dobra. To idziemy. Dotarliśmy do domu. Zmieniłam nam godzinę na wieczór, na 17, żeby nam się Mirek postarzał, bo sobie stwierdziłam, że przez ten czas, 27 dni, on będzie takim jakby odpowiednikiem młodego, dorosłego w The Sims 3 i The Sims 4, jak są.
A potem go odmłodzimy od początku i to będzie jego dorosłe życie. Tak postaram się to zrobić. Oczywiście jak wyjdzie w praniu, to może być różnie. A on chce siku, więc go wyślemy do toalety. I całe szczęście, ja nie wiem, nie przewidziałam to i kupiłam mu szachy. Więc niech sobie tutaj podbije tą logikę szybko. On się bardzo dobrze czuje, pewnie po tym awansie, jak wiem. Sprzedajmy ten kamień. Chciałam tu zobaczyć, czy on coś ma, nic niestety nie ma. No to nic, trudno. Ja nigdy nie wiem, za co się zbiera te punkty, żeby on miał tam te, no, te punkty do wytygowania. To chyba są punkty aspiracji, tak mi się wydaje. Ale jak to się robi, to nie wiem. No niedługo mu się tutaj też spełni, bo przecież jesteśmy już na 7 levelu, także fajnie. Proszę, gazetka na kibelku. No i trochę wbij ten poziom. Potem może zadzwonić do Bożeny. Tak, Teresa to jest, sorry. Zadzwoń do... nie do grupy, tylko zadzwoń do... Sima, tak. A czemu... Włącz wszystkie światła. Tak to zrobię. Troszkę ciemno masz w tym pokoju. Ale bo czemu tu się nie świeci? Ja nie rozumiem tego. Dobra, niech się świeci. Bijesz sobie mi punkt? Bo jeszcze chciałam zaprosić Carmen, żeby wam pokazać, jak wygląda Carmen po przemianie. Chociaż wiele się tam nie zmieniła, zmieniłam jej tylko włosy i strój, no. I jej dom wyremontowałam, bo miałam fazę. O, akurat ktoś do ciebie dzwoni. No, trudno mi już odebrać. Awansik byś chciał? Jest to możliwe. Rozmawiasz sam ze sobą? Witaj, prosimy o zapoznanie się z naszym nowym magazynem. Czy chcesz przeformować magazyn poświęcony grom? Nie. Co za... Zadzwoń do Sima. Teresa. Jestem się zapytał. Gdzie ta Teresa? Ja będę jej szukać pół godziny. Ta Teresa, ej, jestem ślepa, czy to jest tutaj? Tylko rozmawiaj. Żeby nam tutaj relacja nie spadła, bo to będzie najlepszym przyjaciółką, więc musimy pielęgnować. Bo rozmawiałam o zdradzie. Co ty, zdradziłem cię? Nie, wcale. Właśnie muszę tam do nich wejść i skończyć z nimi studia w końcu. Żeby też się przenieśli do Miłowa. Kurczę. Długo będziesz tak ją gadał, bo jeszcze chciałam Carmen zaprosić na chwilę. Odcinek nagrywam jeszcze przed publikacją pierwszego odcinka, także nie czytałem jeszcze waszych komentarzy, jakby co. Matko Bosko, ile można gadać przez telefon? Zaraz będzie za późno, żeby Carmen do ciebie przyszła. Koniec tego dobrego. Muszę zadzwonić do Sima. Carmen. Zaproś, zobaczymy, czy przyjdzie. No to czekam. Carmen jest prawniczką, więc ją tak elegancko dosyć ubrałam, wiecie. Zobaczymy ją dzisiaj. Halo, Wolu, Karol, przychodzisz? Idzie. Ale nie, ona ma strój do pracy. Tak. O, co to za pies? A to jakiś wilkołak. Czemu żeś się tak ubrała? Dziewczyno! Zaraz tutaj zrobimy mały cheat. Dla omawiania codzienne. Carmen. Dziękuję, do widzenia. Proszę bardzo. Tak się teraz prezentuję, może poczekam, aż ona wejdzie do góry. Bo tutaj jest ciemno i deszcz pada. O, piesek pije kałurę. Miałeś coś do jedzenia zrobić, nie żeby coś, nie? Też trzeba coś czasem jeść. Podaj obiad, zrób makaron z serem, to sobie zjecie razem. Otwórz zamek. Idziesz ty, czy poszłaś już do domu? Idziesz. Czekam na ciebie. Co ty chcesz znowu? Raz w sumie 100 tysięcy. Szkoda pragnienia ma.
przez tą swoją aspirację. Czekam na ciebie, Carmen. Gdzie ty jesteś? Nie, film nie idzie, dobra. No i chodź tutaj. On znowu będzie ją pewnie całował, zobaczycie. Znowu będzie jej robił papkę z mózgu, serce wprowadzi w palpitację i tyle z tego będzie. Ej, no nie odchodź. Chodź tutaj. Stój. Bo ona już chciała iść, już chciała uciekać. Mówiłam? Powiedz jej dowcip. No już tak niamblej na tym winiu. Chodź, zjemy coś razem. Skoro już przyszłaś. Zrobiłem makaron z tym. To jest jego chyba pierwsza potrawa w tym mieszkaniu, której nie spalił jeszcze. Także gratulacje dla Mirka. Chodź, będziemy jeść. O, to było dziwne. Czemu mu się spełniło, że się zaprzyjaźnił z Bożeną, jak on się zaprzyjaźnił z Carmen? To było dziwne. Chodź, Carmen. Amu. Nie, ona... Carmen, jak wiemy, popada powoli w alkoholizm. Najpierw zdradzona i porzucona przez Damiana, teraz niechciana przez... Mirka. Chociaż tam, kto go tam wie, może i on by chciał, ale wiecie. Zobaczcie sobie. Ładnie teraz wygląda, nie? Ma taką grzybeczkę na pół. Koszulę taką prostą i spódniczkę czarną. No i takie buciki. Chciałam, żeby była elegancka, no bo wiecie, pani prawnik, to niech jakoś wygląda. Zresztą ona cały czas była elegancka, w tamtej sukience też, tylko ciągle chodzić tym samym nie będzie, nie? Ja uwielbiam tą Simkę, jest taka śliczna i w ogóle tak mi jej szkoda przez to, że wtedy Damian ją nie zdradził, tylko po prostu no, wybrał kogoś innego. Ci faceci, po prostu Mirek jest bardzo podobny do Damiana z charakteru. Pewnie przez to, że mają takie same cele życiowe. Carmen, nie jesz mojego makaronu z serem? O, idziesz, dobra. No, szamaj. Boże, tak co chwilę coś pioruny strzelają. A tu, o, zobaczcie, co się dzieje za ścianą. Ja tam do nich nie chodzę, bo oni mnie nie lubią. Teraz chciałam zapukać kulturalnie i wbić im na imprezę po prostu. To nie chciałam je wpuścić, bo mnie nie zna. Za dobrze. Ja robię lepsze imprezy. Ale na razie sobie musimy odpocząć od imprez, musimy troszkę zarobić kasy. Zrobić sobie poziom i... No i zająć się naszymi przedsiębiorstwami również, tak? Podbić miło. I to musisz posprzątać, mi drogi, bo jeszcze dzień jesteś na pokojówkę. W ogóle nie pamiętam, jaki mamy czynsz za to mieszkanie, także spokojnie. No i przykro mi, ale musisz ją pożegnać. No bo niestety musimy iść spać i ja będę już, moi drodzy, kończyła ten odcinek. Zastanawiam się też nad adopcją pieska jakiegoś, no bo tak smutno Mirkowi samemu mieszkać, a mi pasuje do niego pies albo kot. Jak myślicie? Halo? Kosz. Jezus, dlaczego ty to robisz, Mirosław? Dlaczego ty to robisz? Tej kobiecie. Zobaczcie, jak ona na niego patrzy z taką miłością. To jest friendzone jak nic. Szkoda mi jej, no. No to pa. Sakra, ty to musisz się umyć. I sobie prysznic, mój drogi. W ogóle zobaczcie, jaki on ma ten... Nie ma potrzeby, tak spadają wolno przez to platynę tutaj. Wiecie co, ty jakby jeszcze nie mogę spać chyba, co? Albo, dobra, niech się położy i najwyżej... No, nie może. Wstałby wcześniej, no dobra. Co tutaj możemy robić? Sprawdzić pocztę, poszukaj domu, nieruchomości. Czuję z lokatorów, nie chcemy z lokatorów. Ma wejzy. O, ty! Pewnie to jest na 4, biedak. Niech sobie trochę pogada. A czemu nie? Świat jest mały. Zerknę sobie. O, ma dobrą sprawność, fajnie. Cieszy mnie to niezmiernie. A co gadasz z tym Cyrylem, co ja myślałam, czy nie? Cyprian? Rozmawiaj teraz z Teresą.
się w ogóle ile lasek, nie? To jest bardzo do koloru. Nie wiem, czy on się kiedyś ustatkuje. Czy możesz już iść spać? Nie możesz. No trudno. Nie może, to nie może, co ja zrobię. Niech sobie coś porobi, na przykład poćwiczy grę w szachy. Charyzmę musi rozwijać i kreatywność. O kurczaki. Stary, to ja ci muszę kupić coś. Wiesz, co ci kupię, ale nie wiem, gdzie to zmieszczę. Twoje lipka. Chciałam kupić perkusję, żeby hałasował sąsiadom. A co? O, zmieszczę tu. Ha! Zobaczymy. Chodź tutaj, Mirek. Zostaw te szachy. No, fajnie, wydałam prawie wszystkie pieniądze, ale trudno. Warto. Warto. Wal te bębny. Ta jest! I tym pozytywnym akcentem moim będziemy kończyć. Świetnie. Fantastycznie, Mirek. Ale patrzcie, nikt nie przychodzi, że im hałasuje w środku nocy. Fajnie, nie? Może mieć takie muzyczne hobby. To, że jest przedsiębiorcą, nie znaczy, że nie może być inne rzeczy. Ale dobra, ja już przestaję ględzić, bo przedłużam ten odcinek niepotrzebnie. Także serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam do kolejnych odcinków. Zapraszam na moją grupę. I do usłyszenia. Pa! You're having me fair, but well. Yeah,